Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Kolejna tura rozmów rządu z nauczycielami. Premier Beata Szydło ma przedstawić związkom nową propozycję. Na podpisanie porozumienia gotowa jest Solidarność. ZNP i Forum Związków Zawodowych podtrzymują postulat 30-procentowej podwyżki. Trzydniowe negocjacje nie przyniosły porozumienia. Mam nadzieję, że w piątek, 5 kwietnia, ten problem finansowy rzeczywiście zostanie przez rząd położony na stole i pokazany, w jaki sposób chce rozwiązać i ugasić grożący strajk generalny w oświacie. Swoje minimum negocjacyjne osiągnęła tylko Solidarność. ZNP i Forum Związków Zawodowych proponują rozłożenie 30-procentowej podwyżki na dwie raty. 15% od 1 stycznia, 15% od 1 września. Czekamy na stanowisko strony rządowej. Dziś kolejna runda rozmów. Rząd zaprezentuje swoją propozycję, nową propozycję, którą przedstawimy. Możliwość, analizujemy w tej chwili pewne możliwości. Dotychczasowa oferta rządu oznaczała 9-procentowy wzrost wynagrodzeń od września. Do tego dochodzi minimalny dodatek za wychowawstwo 300 zł oraz skrócenie ścieżki awansu zawodowego. Negocjacje skłoniły związkowców do złagodzenia sporu. Wczoraj w krakowskim kuratorium oświaty nauczyciele zrezygnowali z głodówki. Nie ma już powodu, żeby kontynuować najbardziej drastyczny sposób protestu, jakim jest głodówka. Dzisiaj Solidarność podejmie też decyzję, czy dołączy do strajku, z którego do tej pory nie wycofały się ani ZNP, ani Forum Związków Zawodowych. Czy kontynuujemy, czy zawieszamy, czy odwołujemy. Solidarność wciąż czeka na ostateczny dokument, dlatego nie chce rezygnować z okupacji krakowskiego kuratorium oświaty. O końcowe porozumienie wszystkich związków z rządem będzie jednak trudno. Rozbieżności wciąż są spore, negocjacje dotyczą już tylko podwyżek. Tylko to może spowodować, że 8 kwietnia w szkołach będzie spokój, a nie strajk. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, 8 kwietnia w szkołach rozpocznie się strajk. Premier Mateusz Morawiecki udaje się z wizytą na Litwę. Odwiedzi należącą do PKN Orlen rafinerię w Morzejkach, gdzie uczci pamięć byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Planowane jest też spotkanie z premierem Litwy. Kwestie dwustronne, w tym potwierdzenie zasadniczej zbieżności stanowisk w sprawach bezpieczeństwa, polityki wschodniej, rozwoju regionalnych projektów infrastrukturalnych i energetycznych. To główne tematy, jakie mają poruszyć podczas spotkania premierzy Polski Mateusz Morawiecki i Litwy Saulius Skvernelis. Nie zabraknie też rozmowy o zagadnieniach unijnych, m.in. tematu wieloletnich ram finansowych czy Brexitu. Politycy mają się spotkać w rafinerii w Morzejkach, która jest zarządzana przez polski koncern PKN Orlen. Tam także obaj premierzy odsłonią tablicę upamiętniającą świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Polskiemu premierowi na Litwie będzie towarzyszył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jak sam mówił, projekt, jakim była inwestycja w Morzejki, był możliwy wyłącznie dzięki wizji i wsparciu świętej pamięci prezydenta, profesora Lecha Kaczyńskiego. Według Daniela Obajtka, Orlen Litwa i rafineria Morzejki to bardzo ważne aktywa w grupie kapitałowej Orlen. W ciągu ostatnich 3 lat litewska spółka wypracowała około 2 miliardów złotych zysku. W programie wizyty zaplanowano również spotkanie Mateusza Morawieckiego z żołnierzami polskiego kontyngentu wojskowego Orlik, którzy stacjonują w bazie w Szawlach. Związkowcy z Solidarności wychodzą na ulicę. Wczoraj protestowali przed urzędami wojewódzkimi w całym kraju. Żądają podwyżek i systemowych rozwiązań dla pracowników budżetówki. Związkowcy nie zamierzają milczeć. Rząd niestety od ubiegłego roku popełnia błędy, i to kardynalne błędy związane z polityką płacową w sferze budżetowej, polegające na tym, że podpisuje porozumienia z jedną grupą zawodową, dyskryminując kolejną grupę zawodową. Podwyżki w budżetówce to główny postulat, z jakim Solidarność protestowała przed urzędami wojewódzkimi w całym kraju. W Katowicach na pikiecie pojawili się nauczyciele, górnicy, hutnicy, energetycy, a także pracownicy sądów i prokuratur. Ja przypomnę, że Solidarność od samego początku domagała się rozwiązań systemowych dotyczących podwyżek dla sfery budżetowej. Dziś tych rozwiązań nie ma.
Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz mówił, że dialog rządu ze związkiem mocno kuleje. Kolejne grupy pracowników czekają na podwyżki, w tym pracownicy urzędów skarbowych, bibliotek, muzeów i pracownicy kultury. Którzy od 7-8 lat nie dostali kompletnie żadnych podwyżek. To chcemy rozmawiać merytorycznie. Na Śląsku Solidarność żądała systemowych rozwiązań dla przemysłu energochłonnego, dla hut i stalowni w całym kraju. Nie jest załatwiona sprawa, jeśli chodzi o energię. To nie dotyczy tylko i wyłącznie hutnictwa, to mówimy też o przetwórstwie. A jak przetwórstwie, to automatycznie żywność idzie do góry. W Krakowie na manifestacji pojawili się pracownicy wielu branż, także NFZ-u. Za poprzedniego rządu oraz za obecnego rządu nie było waloryzacji. Nam jest ogromnie żal, ponieważ jest to takie szastanie zasobami ludzkimi. Te wszystkie argumenty znalazły się w petycjach, jakie trafiły do wojewodów. To już gdański przewodniczący związku Piotr Duda. Usiąść i rozmawiać o podwyżkach dla wszystkich grup, którzy pracują zawodowych, którzy pracują w sferze finansów publicznych. Postulaty Solidarności nie kończą się jednak tylko na wyższych zarobkach. Związek mówi o emeryturach stażowych. Na dzień dzisiejszy 65 lat nas nie urządza. Też tutaj stoimy po to, żeby do wcześniejszych emerytur przystosować ze względu na staż pracy, żeby emerytury były, a nie ze względu na wiek. Związkowcy mają dosyć. Krzysztof Dośla wprost mówi o możliwości paraliżu państwa. Bo najprostszym sposobem protestu pracowniczego jest zwalnianie się z tych instytucji z pracy. To już Lublin. Tutaj Solidarność domagała się rządowego programu gospodarczego dla całej Lubelszczyzny. Dajcie nam szansę, ludziom żyjącym tu i teraz. Przed Lubelskim Urzędem Wojewódzkim z protestującymi spotkał się wojewoda Przemysław Czarnek. Pytacie państwo, dlaczego nie ma planu dla Lubelszczyzny? Dlatego, że nikt go nie napisał. A plan dla Lubelszczyzny to jest domena samorządu województwa lubelskiego. On jest od tego właśnie samorządu. Wojewoda zapowiedział, że taki plan z pomocą Solidarności powstanie. Ale o ile tutaj jest szansa na wypracowanie porozumienia, to w przypadku systemowych rozwiązań dla sfery budżetowej związkowcy stawiają sprawę na ostrzu noża. Bo ten system jest nieczytelny. Ten system jest niezrozumiały dla ludzi. To pierwsze ostrzeżenie. Na 10 kwietnia zaplanowano spotkanie sztabu protestacyjnego Solidarności. Wtedy zapadną decyzje, co dalej. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości protestuje przeciwko amerykańskiej ustawie 447. W maju planowana jest ogólnopolska manifestacja. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości sprzeciwia się amerykańskiej ustawie 447, która uprawnia Waszyngton do wspierania żydowskich roszczeń. Nie zgadzamy się na to, żeby państwo polskie, państwo, które w trakcie II wojny światowej ucierpiało najbardziej, państwo, które w trakcie II wojny światowej walczyło na wszystkich frontach tego świata, państwo, które oddało przecież tutaj tyle żyć i pokazało tyle heroizmu, walki, bohaterstwa, dzisiaj płaciło za to jakieś wyimaginowane roszczenie. Powiedział prezes stowarzyszenia Robert Bąkiewicz. Jak zapowiedział już za miesiąc, 11 maja odbędzie się ogólnopolska manifestacja przeciwko szkodliwej ustawie. Zapraszamy wszystkich Polaków, którzy się nie zgadzają na roszczenia w stosunku do Polski, którzy chcą wyrazić swój sprzeciw wobec tej próby grabieży naszego państwa. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości postuluje jednocześnie, aby Stany Zjednoczone wycofały się z realizacji przegłosowanej rok temu ustawy, a polski rząd skutecznie walczył z antypolonizmem. Aby polski rząd nie klęczał przed Stanami Zjednoczonymi, żeby polski rząd podjął prawdziwą walkę o prawdę i o interes Polski w tej kwestii. Polacy nie chcą płacić tych wyimaginowanych roszczeń diaspory żydowskiej. Mówił członek stowarzyszenia Tomasz Kalinowski. Członkowie Marszu Niepodległości apelują również o wsparcie dla Polonii. Trzeci postulat jest taki, żeby Ministerstwo Spraw Zagranicznych realnie wspierało polską Polonię walczącą po prostu w celu uchylenia ustawy 447, a nie jak to ma miejsce do tej pory, żeby stało z boku lub wręcz niewystarczająco wspierało. W ostatnią niedzielę w kilku miastach USA amerykańska Polonia zorganizowała protesty przeciwko szkodliwemu prawu. Manifestacje odbyły się w Nowym Jorku, Chicago, Bostonie, Los Angeles i Filadelfii.
Europoseł Mirosław Piotrowski skierował list do premier Wielkiej Brytanii Theresy May. Apeluje w nim, aby w przypadku tak zwanego twardego Brexitu objęła szczególną troską Polaków mieszkających na wyspach. Brytyjski parlament przyjął projekt ustawy, który zmusza premier Theresę May do opóźnienia Brexitu. Członkowie rządu zasugerowali już gotowość do ustępstw. Wszyscy chcą uniknąć konsekwencji, które przyjdą wraz z opuszczeniem wspólnoty bez umowy. W tej sprawie europoseł Mirosław Piotrowski wysłał list do Theresy May, aby pamiętała o Polakach mieszkających w jej kraju. W związku z tym, że wyjście Wielkiej Brytanii jest sprawą niepewną, zwłaszcza formuła, być może będzie to twardy Brexit bez umowy, dlatego poprosiłem, aby pani premier Wielkiej Brytanii już teraz objęła szczególną troską naszych rodaków i zapewniła, że będą oni mogli pozostać na wyspach, będą mogli pracować, będą mieli zabezpieczenia społeczne i socjalne. Europoseł przypomniał również w liście, że 2 lata temu premier obiecała szczególną ochronę praw obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii, w tym 1 miliona obywateli Polski. Stąd też apel o to, aby premier zapewniła wszystkim Polakom gwarancję praw zabezpieczonych stosownymi regulacjami prawnymi. Piloci rozbitego w Etiopii Boeinga 737 MAX 8 przestrzegali procedur. Tak wynika ze wstępnego raportu przygotowanego na zlecenie rządu. W katastrofie zginęło blisko 160 osób. Do tragedii doszło 10 marca bieżącego roku. Tuż po starcie samolot runął niemal pionowo na ziemię. Życie straciło 157 pasażerów i członków załogi. W następstwie tego wypadku bezterminowo wstrzymano eksploatację wszystkich Boeingów 737 MAX 8 praktycznie na całym świecie. Opublikowany etiopski raport informuje, że załoga przestrzegała wszystkich procedur ustalonych przez producenta, ale nie była w stanie kontrolować samolotu. Dlatego piloci zostali oczyszczeni z zarzutów. Raport zawiera również 2 zalecenia. And the fourth one is the crew performed all the procedures. Pierwszy z nich jest taki, że w tym wstępnym badaniu zauważono powtarzające się przypadki niekontrolowanego wejścia samolotu w przechył ku przodowi. Zaleca się, by producent dokonał przeglądu systemu kontrolowania samolotu. Two safety recommendations has been forwarded in the preliminary report. Drugie zalecenie zostało skierowane do nadzoru lotniczego, tak by wadliwa maszyna została dopuszczona do dalszych lotów dopiero po uzyskaniu potwierdzenia, że uporano się ze wszystkimi problemami. Kończymy poranne informacje dnia. Ponownie zapraszam Państwa o godzinie 10. Miłego piątku i do zobaczenia.